Witajcie, moi drodzy! To znowu ja, Monika i kanał Perfumowy Orient Express. Moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na test na żywo dwóch zapachów. Właśnie przybył do mnie kurier, jedna paczka z Notino, druga z Hibaya. E Jestem podekscytowana. Będę z Wami na żywo tutaj te perfumy testować. Poznałam oba zapachy w Polsce. Tak jak mówiłam w moim ostatnim filmie, gdzie podsumowywałam podróż do Polski perfumową. Perfumowym szlakiem po Warszawie i nie tylko. Moi drodzy, odkryłam y, dzień przed wyjazdem, w nocy przed wyjazdem, tak naprawdę, bo byłam w tej perfumerii o 21:00: Centrum Handlowe Arkadia w Warszawie że tam jest perfumeria, gdzie jest po prostu wszystko wszystkie kolekcje butikowe naprawdę coś niesamowitego. Ale byłam już bardzo zmęczona, była godzina 21. Zaaplikowałam sobie y, wiele zapachów na rękach, miałam i po prostu, wiecie, mój nos mógł, mi, mógł mnie przekłamać. Ale wydaje mi się, że te zapachy, które właśnie dwa testowałam, one zrobiły na mnie pozytywne wrażenie wtedy tam w tej perfumerii. Ale, tak jak mówię, miałam na sobie bardzo dużo zapachów, byłam zmęczona. Była godzina 21, i sprawdzimy teraz, czy moja, czy moja pamięć jest ok. Czy po prostu te zapachy rzeczywiście są warte uwagi? Według mnie są warte uwagi, bo to są dwie zacne marki. Pierwsza to Lanvin z Notino UK. Mówiłam Wam o tym zapachu, że to jest taka kolekcja kwiatów od Lanvin. Chyba te perfumy powstały w 2021 roku. To jest taka kolekcja czterech zapachów. Ja wybrałam sobie Water Lily bo właśnie ten zapach testowałam w tej perfumerii yy, i zobaczymy, czy rzeczywiście jest wart uwagi. Póki co powiem Wam, że stworzyła ten zapach pani perfumiarz, która ma na swoim koncie wiele zacnych zapachów, m.in. dla marki Amouage i dla innych niszowych marek, także nie byle kto. No i teraz otwieramy sobie to pudełeczko. Oj, 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 bez nożyczek to się chyba nie obejdzie, chociaż ja staram się używać Siły moich rąk i paznokci. Ale myślę, że poradzę sobie. Dobrze. Otwieramy. Ojejku, jejku, jejku. Ojejku, jejku, jejku. Moi drodzy, nawet nie zdążyłam wypić kawy porannej i już są perfumy. Tak wygląda pudełeczko. Bliźniaczo podobne do Nu, które ostatnio pokazywałam, prawda? Pamiętacie. Hmm. Nu Velvet Blossom, też tego typu pudełeczko, bardzo ładne. Ok, moi drodzy, wyjmujemy flakonik, to jest y, chyba 50 ml, tak, 50 ml. Cena jest niesamowita, chociaż oczywiście w perfumerii w Warszawie to było 170 zł. Natomiast na Notino Pols Polskiej, na, w polskim sklepie Notino i w angielskim te perfumy kosztują około 50 zł. Buteleczka jest bardzo ładna, taka klasyczna, kryształowa. No i zobaczymy, czy warto było. Chyba nawet w Notino w Polsce one kosztują 40 zł teraz. Naprawdę. Lanwę, wiecie, no, zacna marka. No dobrze, testujemy na żywo. Okej. Okay. A tutaj jest po drugiej stronie ta grafika. A, rzeczywiście. Tutaj mamy tak, a tu mamy tak. Ok. Teścik, teścik, jeszcze nic dzisiaj nie aplikowałam. Nawet nie zdążyłam wypić kawy rano. Dobrze, testujemy. O! Ola! la. Tak sobie dzisiaj pomyślałam, słuchajcie, ja już kupuję perfumy na wiosnę, bo to są rzeczywiście lekkie perfumy. Kwiatowe lekkie, ale. pomyślałam sobie, Monika, jest koniec stycznia. Ty jeszcze nie zdążyłaś. Y, uruchomić wszystkich perfum zimowych, tych, tych takich, które ja uznaję za zimowe, na przykład Addict Diora. Jeszcze go chyba w tym sezonie zimowym nie nosiłam i myślę sobie, Boże drogi, no jeszcze nie, nie użyłam wszystkich perfum zimowych. Jeszcze mamy zimę, a ty już kupujesz perfumy wiosenne. No, no, ale tak to właśnie jest. Oj, bardzo ładne perfumy, bardzo pozytywne na mnie wrażenie robią. Są szlachetne, przede wszystkim nie ma tutaj żadnej syntetyczności. Żadnego zgrzytu, lekki powiew czegoś takiego, rzeczywiście powiew czegoś takiego przestrzennego, wodnego czyli jakiś taki spacer nad wodą i kwiaty takie świeże, nieco niedojrzałe, takie pąki. To ciekawe, bo zapachniało mi w pierwszym momencie różą, a tutaj chyba róży nie ma. Właśnie. I teraz mam amnezję. Co tutaj jest w środku? Na pewno jest fasola tonka. Na pewno jest lilia. Na pewno są takie lekkie kwiaty. Je, wiem. Jest cytryna. O tak. W nutach głowy jest cytryna. W nutach bazy jest tonka. <laughs> no, oczywiście jest lilia. Ale powiem Wam szczerze. Zapomniałam, co jest w środku. Podlinkuję Wam Fragrantikę. To możecie sobie sprawdzić, co jest w środku. Ale to może i dobrze, że nie wiem, nie pamiętam, co jest w środku, bo Moja opinia będzie taka: wiecie, nie będę się sugerować składem. Natomiast skład jest ciekawy, dlatego, że mamy trochę nut zielonych, kwiatowych i właśnie podbitych fasolą. Tonka. Mm, moi drodzy, bardzo ładny zapach. On jest leciutko cytrusowy, ale czuć, że tam pod nim jest wiele, wiele innych składników. Czuć, czuć taką jakby niedojrzałą różę, coś jakby piwonie. Czuć też cytrynę, ale szlachetną cytrynę, i czuć, że on jest podbity czymś takim treściwym, czymś lekko, może słodkim. Ugh. Tak, czuć, że jest tam coś w bazie takiego um, mocniejszego, bo generalnie zapach jest taki, taki bardzo lekki, taki właśnie jak nimfa wodna. Kojarzy mi się z nimfami, ze spacerem nad wodą, yy, z takim trochę bajkowym krajobrazem. No, zobaczymy, jak się zapach rozwinie, ale bardzo ładny. Jeżeli ktoś lubi y, zapachy Hermes, jeżeli ktoś lubi zapachy od Cartier, basse te wszystkie lekkie zapachy od Hermes, Hermesa, tak się dobrze, y, tak się poprawnie wypowiada, nie Hermes, tylko Hermes, tak? I jeżeli ktoś lubi takie zwiewne zapachy, delikatne, subtelne, kobiece, bardzo polecam, to jest tylko 40 zł w Polsce za 50 ml. Tutaj w Anglii jest to 50 zł, 10, 10 funtów dokładnie. Bardzo ładny zapach. Nie jest banalny, nie jest męczący, jest taki zwiewny, delikatny, subtelny, nie ma tutaj żadnej chemii w nim. Na pewno nie jest to nudny zapach. Wiecie, perfumy świeże, zielone to nie jest moja ulubiona kategoria. Więc zapach świeży, zielony, lekki musi mnie czymś zaintrygować, zaskoczyć klimatem, albo nastrojem, albo grunut, yy, albo właśnie subtelnością. I ten zapach taki jest. Yy, czuć, że tu się wiele dzieje pod tą taflą, takiej, yy, takiej mglistej, wodnej kąpieli, że tak powiem, w bajkowej krainie. Piękny zapach. Bardzo jestem szczęśliwa, udana. Udany zakup w ciemno, yy, i jeszcze myślę, że potestuję sobie inne yy, perfumy z tej kategorii, dlatego że Marcelan wę po prostu ufam. Jest to naprawdę dobra marka. <grym> no to pierwszy zakup w, zas w zasadzie w ciemno, bardzo udany, polecam. No i otwieramy drugą paczkę. Moi drodzy, oczywiście zrobię jeszcze taką, yy, taką dłuższą recenzję tego zapachu, gdy go ponoszę, bo. Yy, bo Każde perfumy potrzebują atencji, uwagi, czasu, skupienia na nich, ale bardzo, bardzo pozytywne pierwsze wrażenie za 40 zł, czy tutaj w Anglii 50 zł. Super zapach. Naprawdę gdzieś tam taka jest ta delikatna słodycz, ale ona nie jest w żaden sposób ulepna. Ona jest tylko taka w domyśle, że tak powiem. Otwieramy drugą paczkę, moi drodzy. I to też zapach, który testowałam w Arkadi, ale byłam już tak zmęczona, i tak mi się wszystko zlało w jedną całość na moich rękach, że nie jestem pewna, czy ten zapach mi się podoba. Mam taką nadzieję, bo też bardzo lubię tę markę, bardzo ją szanuję i cenię. Thank you. Thank you, bardzo miło, dziękuję. Ok, to jest zapach leciutko używany, chyba z Ibaja, Zresztą nie wiem, czy on jest używany, ale jest. Z opisu wynikało, że jest to prawie cała. Cała, prawie cała buteleczka dobrze, moi drodzy otwieramy to oglądałam recenzję na polskim youtube tego zapachu i powiem tak no nie dowiedziałam się zbyt wiele z tych recenzji niestety a szkoda hmm, może nie każdy potrafi opisywać zapachy no dobrze, mniejsza z tym mamy to tak, to jest cała nowa butelka tylko bez, bez pudełka, moi drodzy beząs, beząs, bezance, rosza Jedna z moich ulubionych marek, no butelka to jest naprawdę majstersztyk. Cudeńko, ona jest ciężka, ona jest taka wiecie, typowo orientalna, przepiękne tutaj logo. Yy, to jest taki, ta, taka buteleczka, którą, która będzie zdobiła yy, toaletki, sypialnie czy nasze pomieszczenia. No piękna butelka po prostu, no cudo. Ja kocham ten kolor, kocham odcienie niebieskiego, granatowego, no dobrze jeszcze oczywiście sprawdzam, jak się rozwija lanwę. Zapach jest leciutko kwaśny, nadal wodny, intrygujący subtelny. Potrzebujemy też zapachów subtelnych na wiosnę. Tak mi się wydaje. Nie wszystko musi być z grubej rury mocne i takie wiecie duszące. Chociaż wiele osób szuka takich zapachów, tak? Takich zapachów, które mają po prostu zmieć, z, zmieść konkurencję, mają po prostu zabić, mają po prostu, wiecie, zainfekować całe otoczenie. Ja do takich osób nie należę. Oczywiście cenię trwałość, cenię projekcję, ale ja zapachem nie chcę krzyczeć i zabijać. No dobrze, sprawdzamy rosza. Jest to marka, którą naprawdę mam głęboko w sercu, zwłaszcza za zapach. Y Femme de Rocha, zapach, który przenosi do innych epok, bardzo mocny, sugestywny, majstersztyk ze śliwką. No, ale przede wszystkim za Rocha Absolu, zapach pana kawaliera, który jeszcze można kupić, a jest już unikatem. Piękny, ciepły bursztynowy, sensualny zapach z benzoesem. No dobrze, a teraz mierzymy się z Byzance, czyli Bizancjum. To jest wersja 2019. I to jest jakby no, nowa wersja słynnego zapachu Bezons, który jest też już w przeszłości, jest unikatem, już odszedł do przeszłości jako klasyk. Dobrze. Z recenzji, które wysłuchałam, dowiedziałam się, że ten zapach stoi wanilią bardzo puszystą, puchową wanilią. Ja wanilię lubię, ale wanilię niebanalne. No dobrze. Testujemy to. Aha, i jeszcze jedno. Z recenzji wynikało, że ten zapach jest bliźniaczo podobny do Lalik La Parfum, czyli niesłodkiej wanilii z liściem laurowym. Ten zapach mam, doskonale go znam i bardzo cenię. Dobrze. Czy istotnie Byzant jest podobny do Lalik La Parfum? No gdzie jest ten spray? Ok. Moi drodzy, testujemy na drugiej ręce. Dobrze. O, lala! No, to jest zapach zdecydowanie mocny, wieczorowy, taki, no, powerful. Hmm. Na początku jest tutaj coś niestety takiego, wiecie, no dużo, dużo tego alkoholu, tej syntetyczności tutaj jest sporo. No, musimy poczekać, bo ja nie lubię, te, nie lubię tego takiego wstępu właśnie takiego trudnego. Hmm. Mówię tutaj o tym wstępie, wiecie, mówię tutaj o, tych, o tym takim akordzie, no, tych utrwalaczy w perfumach, tak? To wszystko się pojawia w nowoczesnych zapachach. Ja wiem, że dla niektórych to jest norma i widzę po recenzjach yy, młodych osób, że te, te osoby tego wręcz nie czują, nie potrafią tego w ogóle zauważyć, nawet że jest coś takiego, yy, że nowe zapachy, nowoczesne zapachy mają pewien taki niuans, takiej syntetyczności, który może odrzucać, ale. No jak widzę, nie wszystkich odrzuca. Ja jestem na to bardzo wyczulona. Hmm. No, ciekawe. Pierwsze uderzenie było takie bardzo, bardzo mocne, mocarne. Takie właśnie w stylu La, La pa, taka ściana zapachu mocnego, wieczorowego, takiego nawet powiedziałabym, lepkiego. A po chwili to się wszystko ładnie tak układa, rozrzedza. To jest. Hm. Hmm. Trudno nawet tutaj wyodrębnić, powiem wam, nuty. Trudno wyodrębnić nuty. Czuć rzeczywiście wanilię, ale ona jest jakaś taka matowa, przytłumiona dla mnie ona. Hmm, układa się w taką stronę właśnie zapachu takiej puszystej chmurki, powiedziałabym, nawet może budyniowej. Hm. Ale powiem wam, że jakość to tak tutaj y, niestety, jeśli chodzi o jakość składników, to ja tutaj bym miała małe ale. Y, ja tutaj wyczuwam taką no właśnie tą taką współczesną niestety syntetyczność. Mam nadzieję, że to odejdzie, że będzie tutaj więcej tego tej treści takiej typowo perfumowej treści, bo ja nie chcę czuć alkoholu, utrwalaczy i tak dalej. Ja chcę czuć zapach, ja chcę czuć esencję. Y, a trudno jest mi to w tym momencie uchwycić, bo cały czas czuję coś syntetycznego, niestety. Hmm. No mam wrażenie, że ten zapach ma jakiś kłopot, żeby się z moim tutaj pecha zgrać. On jakby tak walczy. Nie wiem, mam wrażenie, że mm, no nie ma tutaj jeszcze tej harmonii, nie ma jeszcze tego takiego tego czegoś na co zawsze czekamy, tej takiej, wiecie, takiej poezji zapachu. Tu jeszcze mi coś zgrzyta, coś tutaj nie do końca chyba z moim pH gra ten zapach. Alan Węgiel się układa w taki sposób, powiedziałabym: hmm. Coś jakby liście pomidora czuję, połączone z różą i piwonią. Pewnie tego nie ma w tym zapachu, raczej tego nie ma, ale ja to czuję. Więc jest ciekawie. Jest cytryna, która jest bardzo naturalna. Natomiast bezons. Hmm. Trudno jest mi te perfumy porównać do innych, bo ten niuans ten z Lalik-la-Parfum, on, on zniknął po minucie. Wanilia w takim właśnie stylu zawiesistym, mało słodkim, wieczorowym. On już zniknął, już nie ma tutaj żadnych konotacji z Lalik-la-Parfum. No pojawia się taki akord właśnie budyniu, czegoś takiego jadalnego, smakowitego, ale nadal mam ten zgrzyt taki syntetyczny. Więc będę musiała poczekać, moi drodzy. To był tylko pierwszy psik. Perfumy są jeszcze chłodne, tak. Przyjechały wiadomo, są chłodne. Będę musiała poczekać, dam wam znać yy, w najnowszych filmach, czy ten zapach przypadnie mi do gustu. Ja kocham markę Rossha, ale Jestem uczciwa względem siebie, względem widzów i nie będę tutaj opowiadać bajek, jeżeli uznaję, że w zapachu jest coś nie do końca, nie, nie wiem, naturalnego, dobrego, godnego polecenia. Tak ja wiem, że to brzmi śmiesznie, w kontekście tym, że coraz częściej mówi się o tym, że w perfumach tak naprawdę nie ma już prawie nic naturalnego. Wszystkie molekuły są sztucznie tworzone, nawet molekuła. Róży czy czegokolwiek jest stworzona po prostu z wyobraźni kreatora. Jest, są to molekuły sztuczne, ale ja jestem na to bardzo uczulona. Ja chciałabym zawsze, aby wydźwięk zapachu był jak najbardziej naturalny. A tutaj czuję wciąż jakiś mały zgrzycik. Ten zapach nie umie się na mnie dobrze ułożyć póki co, ale dajmy mu czas, dajmy mu szansę. Buteleczka jest przecudowna. I to tyle, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia. Trudno jest mi ten zapach uchwycić, jeszcze go po prostu opisać. Mm, idzie w stronę takiej trochę budyniowej wanilii z Kenzo Amour, ale, ale to nie jest zapach podobny do Kenzo Amour. Nie, on, jest, on ma swoją osobowość, ale mam wrażenie, że, że niestety to raczej chyba nie jest wielkie dzieło perfumiarstwa, a do tego przyzwyczaiła mnie marka rusza, że robi duże dzieła, takie wiekopomne, że tak powiem, nawet wiekopomne dzieła. No zobaczymy. Dam im szansę, ale jak widzicie, moja reakcja jest taka: hmm, to chyba nie jest to, czego szukałam. A znalazłam jeszcze ostatnio przecudowną wanilię, nietypową wanilię, i opowiem wam o niej w innym filmie. Yy, ta wanilia, yy, Tę wanilię przywiozłam z Polski. Bo kupiłam wiele próbek w perfumeriach niszowych i tam właśnie odkryłam, że jest. Jest to zapach, który bardzo mi się podoba i jest bardzo nietypowym ujęciem vanili. Także opowiem Wam o tym w kolejnych filmach. Póki co, Lanvę. Tak, jak najbardziej świetny zapach polecam. Natomiast tutaj jeszcze. Jeszcze nie wyrażę ostatecznej opinii, muszę go dzisiaj ponosić, muszę wyjść na zewnątrz, zobaczyć, jak się komponuje z chłodnym powietrzem, z moją skórą. Także dam Wam znać. Mam, mam nadzieję, że ten filmik był dla Was choć troszkę ciekawy. Dziękuję za uwagę, do następnego razu.